Z tej strony Traken, to znaczy Alien. Witam Was wszystkich w opisie rasy konia trakeńskiego. W opisie rasy konia trakeńskiego w Star Stable. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten konik i może za moim opisem go kupicie, na niego się zdecydujecie, czy cokolwiek innego tam z nim zrobicie. Bo są to fajne koniki, tak naprawdę fajne koniki, takie zwykłe, proste koniki, które są po prostu konikami. Chociaż no nie są moimi jakimiś bardzo, bardzo ulubionymi końmi. To są fajne, sportowe, ładnie zrobione, smukłe itd. itp. Ale tak jak mówię, nie są to moi faworyci niestety. Dobrze, to co? Przechodzimy do statystyk i opisu rasy. Koń trakeński. Koń trakeński, albo wschodniopruski koń gorącokrwisty pochodzenia trakeńskiego, jak brzmi jego pierwotna nazwa, to najlżejszy ze współczesnych koni gorącokrwistych. Pierwotnie termin koń trakeński był zarezerwowany dla zwierząt hodowlanych w stadninie w Trakenach, teraz Jasnaja Polana w Rosji, gdzie przez ponad 200 lat rasę tę udoskonalano i rozsławiano. Początkowo konie te były używane przez wojsko, a następnie w zawodach. Ostatnie miesiące II wojny światowej doprowadziły niemal do całkowitego wyniszczenia tej rasy. Osoby chcące ją uratować wzięły wciąż żyjące konie na wyczerpującą wyprawę przez zamarznięte pustkowia wschodniej Europy. Ten wymagający niezwykłej wytrzymałości wyczyn dał koniom trakeńskim legendarną reputację, lecz prawie całkowicie wyniszczył wciąż pozostające przy życiu zwierzęta. Po wielu dekadach starannej hodowli koń trakeński został ratowany przed wyginięciem. Młode zwierzęta poddawane są dziś dokładnej ocenie, aby określić ich możliwości jako koni wyścigowych. Koń trakeński to eleganckie zwierzę, mające duży odsetek genów koni czystej krwi, dlatego też często korzysta się z niego do udoskonalenia innych ras koni gorącokrwistych. Współczesne konie trakeńskie odnoszą niezwykłe sukcesy we wszystkich jeździeckich dyscyplinach sportowych, zwłaszcza w konkursach konia wierzchowego, w których wykazują się skocznością i posłuszeństwem w trakcie ujeżdżania. Jeźdźcy poszukujący majestatycznego partnera do hali jeździeckiej lub przyjaciela do przemierzania nawet najtrudniejszego terenu powinni się poważnie zastanowić nad wybraniem konia trakeńskiego. Koń trakeński dostępny jest od poziomu 9 za cenę 750 starcoins, a jego statystyki to siła plus 1, posłuszeństwo plus 2, szybkość 0, wytrzymałość plus 1, zwinność plus 3. Według mnie i według opisu statystyki, które ja bym proponowała, byłyby troszeczkę inne. Siła ok, ewentualnie dałam nawet 0, posłuszeństwo plus 3, szybkość plus 1 lub 2, wytrzymałość plus 1 jest teraz, ja bym dała plus 2 lub 3, bo w końcu jest to koń wytrzymały. No i zwinność zamiast plus 3 dałabym plus 1 lub 2. Myślę, że takie statystyki byłyby bardziej pasujące do opisu rasy. Po prostu. I właściwie dlaczego nie ma w SSO wyższych statystyk koni? Dlaczego tego nie ma? Dlaczego konie, które są od 15 poziomu na przykład, czyli Islandy, nie mają troszeczkę większych statystyk, tak? Czy jakieś konie angielskie, które są w lokacjach, gdzie zwykły śmiertelnik, użytkownik z małym levelem nie może dostać. Powinno tak być w sumie. Co za to? Koń trakeński dostępny jest w następujących lokalizacjach. Fort Pinta, Zdwór Srebrnej Polany oraz Dolina Złotych Wzgórz. W maściach Czarny Pinto, Jasno Gniada, Siwa Jabłkowita, Kara, Skarogniada, Kasztanowata oraz Kasztanowata Tobiano. Okej, okay, a więc jesteśmy już po opisie rasy i przyznam się szczerze, że jak poczytaliśmy tą rasę, opis tej rasy, to nabrałam do niego trochę takiego szacunku, trochę uznania nabrał w moich oczach, bo jest to, nie jest to jakiś brzydki konik, zaraz do niego przejdziemy oczywiście, do jego animacji i tego, co on tam sobą reprezentuje. Tylko generalnie rzecz biorąc, wiecie, no, jakby mam swoich starszych jego braci faworytów i bardziej mi się one podobają. Ale nie jest to zły konik. Powiem szczerze, że czytając opis rasy, jednak stwierdziłam, że no, należy mu się jakieś uznanie i jest to taki zwykły też konik.
Brakuje mi tylko otrzepywania grzywą. Gdyby tak otrzepywał sobie troszeczkę szyjką, to szyjką bardziej niż grzywą, to by było super, trochę jak Konomera. Trochę mi tego brakuje, ale ogólnie sam w sobie konik, jak teraz stoi i ma animacje takie po prostu na luzie, nie jest absolutnie zły. Nie jest absolutnie zły. Dobrze, więc cóż możemy powiedzieć o tym koniku? Pasie się, rozgląda się, jest koniowaty, jest foremny, bardzo ładnie wygląda. Na początku byłam trochę zła, bo jest no jest podobny do Anglików, tak? W sensie jest to też koń sportowy, koń wyścigowy i po prostu troszeczkę mi tam, wiecie, no jest to koń podobny do Anglików. Jest to bardzo ładny koń, tak? Ma bardzo ładnie zrobioną głowę, nie jest przerysowany. Dla niektórych będzie plusem to, że się nie świeci jak Angliki, bo Angliki jednak są, no ale Angliki tak mają po prostu, Angliki są po prostu takie błyszkotliwe dosyć mocno. Co jeżeli zejdziemy sobie z konika? Zobaczmy sobie jego animację, jeżeli zejdziemy z konika. Jak to wygląda? Tak czy inaczej, no koń fajny, rusza uszkami, gdzieś tam radary chodzą. Tosio! Rozgląda się, sorry, ale po prostu mój pies tutaj oczywiście psoci. Rozgląda się, no jest to całkiem przyjemny okaz konia. Całkiem przyjemny okaz konia. Myślę, że tak czytając jego opis, po prostu będę do niego wracać, bo jednak no, miał ciężką historię, tak? Nie oszukujmy się. Jedyne, czego mi brakuje w tym koniu, to właśnie takiego otrzepywania się troszeczkę. To by było super, bo tego mi przy koniach brakuje, powiem szczerze. No i tak. Stój to już go mamy. Ma podobną, troszeczkę podobną sylwetkę do Anglika. Stój podobnie. W sensie tutaj kopytkami, trochę bardziej ma to drugie kopytko z prawej strony posunięte do przodu. Anglik ma bardziej do tyłu. No ale postawa jest podobna. Jest wyprostowany, szyja wysoko, patrzy z góry, jest majestatyczny, to jest racja. Wstępie, zwykły stęp, po prostu stęp, nic takiego specjalnego tu się nie dzieje. Czekajcie jeszcze chwileczkę. Zgarniemy sobie tylko od konia. O! A, ha, nie! Chwila, moment, dobra. Stęp. Stęp jest zwyczajny, prosty. Ładnie ma tutaj to, co mi się bardzo podoba, to jest to, że te kopytka przednie, oba idą jakby w jednym. Wiecie o co chodzi? Nie jest tak, że jedno kopytko jest wrzucone bardziej, drugie mniej. Niestety często w lasach jest to się zdarza. A tu tego nie ma, a tutaj tego nie ma i to jest super. Atos masz. I to jest super. Ogonek nam ładnie pracuje i po prostu tutaj ładnie to wygląda, więc tutaj jest akurat duży plus dla tego konika. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć o to, że no, skupienie na oczach widać. Nawet taki trochę groźny jest ten konik. Taki zwykły konik, który faktycznie pracował po prostu i gdzieś tam często jest widywany. Po prostu taki, wiecie, taki koń, o, koń. Idziemy do kusu, dostępa do kusa, halo, do kusa, bo tu się zajmuję trochę psem. No i kus, jak widać, jest specyficzny. Ja już o nim kiedyś opowiadałam, że te kopytka, które widzimy, te przednie oraz tylne, które są postawione pod brzuszek, są bardzo pod kątem do przodu, tak? Ponoć trakeny tak mają, troszeczkę na to patrzyłam i trochę tak racja jest, że tak powiem. Niektóre trakeny tak mają, ewentualnie włączają się taki tryb po prostu, no bo powiem szczerze, że nie wszystkie trakeny, które patrzyłam na YouTubie czy na zdjęciach, tak mają. No nie wiem, czy to jest jakiś tryb, czy cokolwiek. Ale ten kus jest bardzo taki ładny. Te kopytka przednie tak ładnie tutaj są zawijane potem do tyłu. Tędzie są przepięknie wystawione po prostu. Wystawione są po prostu też podwijane do tyłu. No jest to ładny kus, tak? Chociaż na początku to każdy się dziwił, prawda? No bo te kopytka tu widać, że one idą wręcz w linii równoległe do siebie. No i normalny koń to tak trochę kusuje, wiecie, tak, no tak bardziej pod kątem prostym. A tutaj mamy trakena, który jest w tym specyficzny, że jakby no ten kus jest troszeczkę inny. Ale ogólnie, cóż, no bardzo ładnie jest ściągnięty, zebrany konik, który bardzo ładnie wygląda. Przy okazji zrobię sobie zdjęcie. A co? Jak widzicie, mam zupełnie inną grzywę i ogon, więc tutaj ciężko będzie cokolwiek o tym powiedzieć, tak? Bo tutaj grzywa i ogon, zaraz ludzie myślą Lilkę, to będziemy wiedzieć więcej. No, ładny konik, po prostu ładny konik. Ładny, ładny konik.
Galop. Galop moim zdaniem jest po prostu najzwyczajniejszym galopem. Najzwyczajniejszym galopem po prostu pięknego konia, który po prostu ładnie wygląda. Nic tutaj specjalnego na szczęście nie ma. I dobrze, bo mają ten swój kurs i to jest spoko. Aczkolwiek mi by się bardziej te konie podobały, gdyby miały taki no, troszeczkę mniej przekątowany ten kurs, może tak to nazwijmy. Ale ogólnie nie są to złe konie. Galopik, zwyczajny galopik, taki jak w większości koników ma, tak? Szybszy galopik, no mi się te szybsze galopiki troszeczkę bardziej podobają. Zależy też w jakiej rasie konia, ale tutaj ten szybszy galopik bardziej mi się podoba. Jakby to jest bardzo wyciągnięte, fajnie pracuje głową i szyją. Troszeczkę jakby, może też inaczej, ale w inną stronę. Nie wiem, czy to widzicie, ale to widzę. No i co, no tutaj ogon, tak jak u większości koni, wiadomo, tak jak powinno być. Idziemy sobie do najszybszego galopu. I tutaj już nabiera siły, bardzo ładnie wygląda. Siły, ale i lekkości. O! To jest szybszy galop, to jest najszybszy. Dobra. Tak, dobrze myślę, bo coś mi się tu nie zgadza. Tak, dobrze myślę, bo coś mi się tu nie zgadzało. Nabiera siły i prędkości. No widać, że jest to koń wyścigowy, lekki, ale zwiewny i silny. Lekki w sensie, wiecie, no podług innych koników, tak mi się wydaje jednak, że. No że jednak, no. Widać tą jego smukłość po prostu, tak? Także co? No, fajnie to wygląda. Fajnie wygląda ten konik. Jest naprawdę spoko. Jest naprawdę mega spoko. Fajnie tutaj widać, jak go zadnie się. Widać, jak szyją tutaj się wyciąga do przodu, bo chce więcej i więcej. Bardzo ładnie wygląda. No, o ogonie nie będę ci mówić, o grzywie też nie, bo ten konik nie ma grzywy aktualnie. Znaczy ma oczywiście rozwiniętą poreczki. Dobra, hamowanie. Hamowanie standardowe. Śmieszne jest to, że on się teraz rozejrzał. To jest super, śmieszne. Czekajcie chwileczkę, postaram się to zobaczyć. Tutaj mamy hamowanie, no standardowe, jak to hamowanie u koni. Trochę się tutaj wyciąga mocno do góry, żeby się zahamować. Ale spoko. O, się rozejrzał, spoko to jest. Jeszcze raz zobaczymy. Zobaczymy jeszcze raz. Czekajcie, żebym tak nie wjechała w płotek, tylko wam pokazała to. A, za wcześnie. Tutaj się rozejdzie. O właśnie, on się od razu rozgląda. Śmiechowe, trochę śmiechowe. Tak jakby to ktoś. To tak jakby ktoś skręcał starszym koniem. Troszeczkę, widzicie? Ale ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda. Ładny konik. Ładny, bardzo smukły ma ten. Ma bardzo smukły łebek, więc tutaj to też widać bardzo. O. Fajna poza. Taka już na końcu hamowania. Bardzo smukły łebek, co widać tutaj po tych tutaj policzkach, nazwijmy to policzki nasze. Więc bardzo smukły łebek. Maści są też bardzo ładne, fajnie odwzorowane. Wicherki są przesłodkie, wicherki są przesłodkie tutaj po prostu. No mi najbardziej podoba się ten konik i ten skarowniady, więc tutaj no, nic więcej wam nie powiem. Jeżeli chodzi o dębowanie jest. Nie, chciałam tego. Nie, tego też nie chciałam. Tego też nie chciałam. O, właśnie. Dębowanie jest przeładnie, przesłodkie. Takie niby zwykłe, ale niezwykłe. Oczka zamknięte, oczka zamknięte. Dębuję sobie, dębuję. Co mi się podoba ten ogon? Trochę wygląda jakoś dziwnie i sztucznie. Moim zdaniem ten ogon mógłby trochę inaczej już wyglądać. Już mogliby zrobić trochę inaczej te ogony. Ale ogólnie miękko ląduje na kopytkach. No, ładnie wygląda. Najładniej podoba się w tej pozie. O, jak już chce lądować, to jakoś tak bardzo mi się podoba. Szkoda, że ten ogon jest taki, no, do boku. No i uszy oczywiście się trochę się uszy do tyłu posunęły, wiadomo. Okej, byliśmy przy skoku, a więc jesteśmy sobie na Liliance. Na Liliance mamy taką maść Terrakena. No i myślę, że jest on równie ładny, chociaż ja za takimi maściami nie przepadam. To strasznie podoba mi się ta tutaj odmianka na nosku. No i ogólnie lubię w sumie srokacze, ale mówię, ja za takimi maściami nie przepadam. Z drugiej strony jest też przesłodki, przeuroczy i ładniutki. Okej, więc cóż, jedziemy sobie ze skokami. Przy takim wolniutkim galopiku skok następująco. Czyli ładnie się wybijamy. Ładnie to wygląda. Oczywiście ogon między nogami, co jest dla mnie śmieszne troszeczkę, bo wszystkie konie mają ogon między nogami, serio.
Bardzo mi się podoba to, że tutaj te kopytka przednie są tak bardzo, bardzo podwinięte, podciągnięte. To mi się bardzo, bardzo podoba. Wzrok skupiony, bardzo skupiony, ładnie ściągnięty, zebrany. No i okej, no i co? No to jest pierwszy galopik. Tu jest różnica w startowaniu nóżek tylnych, gdzie chyba wybija się właśnie z prawej nogi, więc prawa noga jest delikatnie wyżej, to jest super. Zobaczymy co. Tak, on się wybija chyba z prawej nogi, więc delikatna różnica jest. I to jest mega fajne. Mega, mega fajne. Tak, dobra. Robimy sobie teraz drugi galop, ten szybszy. Tutaj mamy skok. Oczywiście podobny, tylko troszeczkę bardziej trajektoria lotu konia jest inna. Chyba trochę bardziej pociąga szyję do góry. No i wiadomo, że musi się mocniej wybić, tak? Więc tutaj wiadomo, jak to działa. No i cóż, no i następny najszybszy galop. Najszybszy galop. No tutaj to już jest w ogóle bardzo ładnie wybity. Trochę nam się ogon zbagował. Ale myślę, że nie jest źle. Wręcz przeciwnie, że jest ok. Wzrok bardziej skupiony na przeszkodzie. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się to podoba. Zobaczmy sobie jeszcze lądowanie tych koników. Ojej, to jest tak ład start. Dobra, jeszcze raz. Wow, ale ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda. Tu już mamy konika z grzywą, więc już możecie przy okazji zobaczyć, czy jest grzywa animowana, czy nie. To jest grzywa od trakenów, więc tutaj nie zmieniałam grzywki. Szybszy galop. Ojoj, pięknie się wyciągnął. Fajnie jest to, że tak miękko lądują. To jest fajne. Tak bardzo miękko lądują. To jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. No i tu oczywiście kolejne lądowanko. Kopytka tylne są bardzo, bardzo podciągnięte do tyłu. Wiadomo, do góry, więc wiadomo o co chodzi. Fajny sportowy koń i ten pieseł. Cały skok na tak. Wow, było tak, auć. Cały skok na tak, więc tutaj w ten sposób. Wolniejszy galop. Super. Ej! Wolniejszy galop. I jeszcze najwolniejszy. No cóż, więcej tu nic nie mogę powiedzieć o tych konikach. Są bardzo, bardzo takie, wiecie, no bez takiego wyrazu, tak, jakby to było przy konomerach, czy przy Szwedach, wiadomo, że Szwedy są zupełnie innymi końmi, ale czy chociażby przy kucykach, które mają jakieś swoje animacje i tak dalej, te koniki tylko delikatnie kopytko wysuwają do przodu i się rozglądają, więc, no i pasą się jak wszystkie, więc nic takiego ciekawego w sobie aż bardzo nie mają, ale są bardzo takie przyzwoite, o tego bym brakowało, takie przyzwoite, podstawowe koniki. Dobra, no bardzo, bardzo mi się podobają. Nie będę oceniać od do, w sumie, bo to nie ma większego sensu. Każdy sobie oceni według własnego uznania. Ja tylko właśnie nie lubię takich, gdzie mają koniki czarną głowę, a resztę białe czy właty. Ale mówię, ten konik jest bardzo ładny, mimo tego, że ma tą głowę taką czarną, jakby włożył do smoły. To i tak ślicznie to wygląda. Nie wiem, że takie maści występują, więc spoko. Jest bardzo, bardzo ładny i można do niego dopasować wiele, wiele zestawów strojów. Jako do maści. Okej, tym miłym akcentem maściowym żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że Wam się podobała moja recenzja, bardziej opis rasy. I cóż, bo ja recenzentem nie jestem, bo kim ja właściwie jestem, żeby recenzować konie. Po prostu opisuję sobie te konie, jak ja to widzę moim skromnym okiem. Okej, do zobaczenia, do usłyszenia na końskim szlaku Startable. Napiszcie mi proszę, czy macie konia trakańskiego, może macie więcej, jakie maści Wam się podobają. I ogólnie, co o nich sądzicie. Trzymajcie się. Cześć!